Ładny obrazek. Nice. No wow, co to za lampa? Jakiś stateczek podpłynie? Tak. Ale zajebiste wejście, wow. Każdy sam musi użyć. A, każdy sam musi użyć. Tak, tak. No szkoda, że nie wszyscy nie mogą się załadować po prostu do tego. Jak płyną gondolami. Jolo. O kurde. O, siedzisz we mnie, lor. O, shit. Wygląda gejowo trochę. Your arrival is fortuitous. Tonight the nobles have gathered in honor of the grand magistrates. Ktoś z was ma engineering albo first aid? Ja mam. Ja też mam. Ale tutaj na bossach można używać tego, żeby advisorów trochę zabrać od ludzi. Znaczy od bossa. Ale czym dokładnie? Drugi boss polega na tym, że musisz zabić trzech tam przydupasów jej. Mhm. I musisz się odciągać. Możesz się odciągać prówkami, na przykład first aidem albo inżynierem albo innymi prówkami. Serio? Ale zajebiście. I na jakiej to zasadzie działa? Muszę coś wykraftować, czy nie za bardzo? Wiesz co, tam masz na przykład jakąś taką, nie wiem, stertę powiedzmy metalu i tam wciskasz po prostu, jak masz inżynierię i on coś tam tworzy jakiś tam hałas i wychodzi powiedzmy jeden mob od niej i tak dalej. O, ale zajebiście, dobra, to ja mam inżynierię i first aida też zresztą mam. Dobra, w sumie jesteśmy gotowi, chyba ten mag jeszcze tylko płynie. Dobra, możemy już trash robić. No spoko, instancja wygląda, ale w takim razie podoba mi się, jak takie właśnie rzeczy robią. W sumie instancja w tym jest się suna bardzo. Spoko jest. Dobra. Czy ja tutaj mam jakieś talenty źle dobrane? Czekaj, nie, wszystko mam dobrze zrobione w sumie. Ja tylko ten, no już... Recountem Red Sound. Mamy dobry klip od Demon Huntera, to dobrze. Mówię to tle cena tu sentry, żeby nie uderzył. A, czyli trzeba ich zabijać po prostu? Tak, tak. A, żeby tego gonga nie dotykał? Mhm. A dobra, to ktoś wyłączył już ten beacon, dobra, spoko. Chyba. Gościa trzeba zabić. No spoko, ja bardzo lubię, jak instancje mają coś takiego jak właśnie jak profesje. Rzadko się spotyka takie coś. Ostatnim razem chyba w Warlords of Draenor widziałem to na Upper Blackrock Spire. Gdzie tam inżynier mógł przeprogramować te działka, żeby one strzelały po prostu do kogoś. To mi się bardzo, bardzo podobało. Jeżeli więcej czegoś takiego jest, to jestem zadowolony. Tylko ciekawe, czy ja potrzebuję mieć ileś tam inżynierii, choć w sumie mam 747, więc powinno wystarczyć, ale mam nadzieję. Jest tutaj przez ten most chyba trzeba przejść, nie? Tak, jeszcze taki temp już przenosić. A że ja nie mam quest'a, to nie widzę, gdzie one są. A jest, rzeczywiście jest item Patrol Captain Girdo. A to nie, dobra, to jest boss w sumie. 8 itemów chyba. Do questa? Tak. Do położnego, były tam chyba 8 skrzynek i coś tam zabić i dostawałeś rękawiczki 840 mythic i setówkę. O wow, nieźle. Tylko ja tego questa nie mam, gdzieś go się podnosi, czy to jest po prostu taki ten? Wiesz co, to był chyba World, on był 3 dni temu chyba z tego otwierał. A no był rzeczywiście. Dobra, czekaj, bo trzeba ją zabić chyba. O kurde, ale mi jedno, dobra. O lol. Ja trochę stałem w tym, ale już biegnę z powrotem. Ale mi pierdzielną, nieźle. Trzeba to chyba wyłączyć, nie? Tak. Disable beacon. Co znaczy, te beacony robią? Trzeba uważać na te, na manawirmy, bo one wybuchają. No właśnie, one wybuchują. Mogą Clock of Shadows, że ja nie wiedziałem, że wybuchają. Ja tu chyba coś mogę ten, niektóre mogę stunować. Ja może tego po lewej stronie tutaj sapnę. No, wszystkie buffy. Dobra.
kurde, jak te wszystkie buffy polecą. Chyba, że na trashu tylko mi kurde lecą te buffy zawsze zajebiste. Dobra, skasowane. I to jest pierwszy boss, tak? Tak. Czyli co, jeszcze raz te beacony robią dokładnie? My to nie wiem co robią, bo nigdy... Beacony jak aktywują, to chodzi na stronę guardy i jest problem. No. Radzę pierw usunąć wszystkie te beacony i później dopiero tego bossa zabić. Spoko, bo to informuję, dobra. O kurde. W sumie ja mogę w to wejść z Cloak of Shadows, to mnie od razu uleczy. Najbliższy mam talencik właśnie taki. Uważajcie, żeby z tej lewej strony ten spulować. Wiecie co, odsuniem się do tyłu, bo boss idzie. Chyba, że on jakoś tak przechodzi krzywo. Wotekik Nexus. Co to, LFR? to są mythiki. Podoba mi się też, że mythiki są organizowane. Trzeba je robić z wyszukiwanych po prostu content. Lewo, w prawo? Co? Trzeba by wyłączyć to. Ja mogę zaryzykować, ten prawy tu wyłączy. O, bo dobra, wiesz co, może nie. Chodź w lewo, lewo. Ten lewy spróbuję wyłączyć teraz, tak żeby mnie nie zauważyli. A wyłączyłem. Radź się pierw zabić tego mana Cybera, jak będę ci go atakować. Wiesz? Run away, little girl. See the magic. No nieźle. Run away, little girl. Run away. A ten mana saber. Run away, little girl. Run away, little girl. O kurde. Trzeba, że na ten Steel Magic. Nie wiem co to robi, ale pewnie nie traktuje, coś czuję. Jaka jest taktyka na pierwszego bossa? Taktyka? No jest szefem, jak to robić. Lejesz go w mordę, nie? Tak, i on w pewnym momencie po prostu pobiegnie na środek tego pomieszczenia. Z takimi nawalał, takimi laserami jakby i z gównami na ziemi. Dobra, to ja powyłączam tutaj te beacony. Zawczasu. Jest chyba jeszcze jeden, tylko ten beacon, więc ja pójdę jeszcze ten jeden wyłączyć i mam spokój. W sumie to będzie tricky strasznie, szczerze mówiąc, żeby ten ostatni wyłączyć. Trzeba będzie chyba podejść tak. No chyba, że go będziemy jakoś tankować tutaj, więc... Aż lecę do was. Gdzie są moje buffy dobre? Kurde, na trashu 5 buffów mam. Na bossie pewnie sam kompas znajdziecie. To co, jedziemy jego, czy raczej... No, tak, ostatnio go tutaj tankowałem, więc... Dobra, no to... Czyń powinność. No trespassers allowed! No właśnie. Tu zaczyna moje piękne rolowanie. Beware. 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 Co te buffy? To teraz trzeba skakać. Aha. Żeby zbić sobie te buffy. Beware. Beware. Ja tak całą walkę kurde rolować, żeby dostać kurde bacha w końcu. Uwaga. O, płyniemy jak nic. Beware. Albo nie. Parcik nieźle. Beware. Dobra. Hup, hup. Dobra, zrobiony pierwszy boss. Sakra. Musimy jakoś przejść tędy.
bo mnie widzi. Nie mogę z tego zapować. A, to już tu byłem, to już wiem, gdzie jesteśmy w sumie w tym momencie. Boże, to jest ten z tymi wszystkimi mobami. Przedostawać się tutaj, to było masakra. To jest obok tej NPC, to trzeba było do niej podejść. No. Grając w rogu na pewno nie bardzo przyjemny. Czy ten quest, który teraz dostałem, to jest tylko, żeby zabić ostatniego bossa, tak? Mhm. Dobra. Zabić ten... No to jest to chyba najlepsze mechaniki chyba z takiego podstawowego dunga 5 osobowego z całej gry. No ciekawie mnie, bo jeżeli... No wiesz, później tu... masz na przykład, teraz przerwę, no później masz na przykład coś typu, że musisz odnaleźć Dreadlorda zamienionego w Nightfallena. Serio? To mi się podoba, bo jeżeli oni już tutaj coś... Ej, stary, tu mają Roomba, ej. Normalnie robota sprzątającego. What? I wiesz, i szukasz gossiperów i oni ci na przykład mówią, że agent, powiedzmy, Legionu ubiera się, powiedzmy, w płaszcz, białe rękawiczki i coś tam jeszcze na przykład. Jest spoko, bo jeżeli oni już tutaj takie rozwiązania zajebiste robią, to Karazhan myślę, że będzie jeszcze bardziej zajebisty. Zabijaj się pierwszy, one są śmiertelne. Cleavem ich będę tutaj jechał w sumie. No, zdraptowałem. No, takie mechaniki spoko są. Ja teraz będziemy musieli tego agenta Legionu szukać jakoś? Nie, no, jeszcze dalej. Bossie. Dobra. Teraz będzie trzeba odciągać tych adwersarzy, tego bossa drugiego. Są te itemy tutaj do użycia. No właśnie one chyba też dużo, z tego co się orientuję. No ja tu będę unikał teraz trochę obrażeń. Oj, te impy jak biją. No kurde. Come on! Where is my cleave? Ja teraz mam regenerację tego. No właśnie widzę, że tu jest jakaś Magic Lantern. Nie wiem, co to wiesz, jest. Co tam chyba przy trzecim adwersarzu będziesz miał możliwość użyć inżynierii. Chyba, że to randomowo się zmienia. Ło, coś mi się zlagowała gra. Okej, okay, dobrze, jest. This magical lantern is different in some way, almost if it's leaking, you're sure come along fix in due time. Okay. Trzeba to czymś naprawić. No, fajnie by było w sumie. A no tu obok. O, tu masz chyba właśnie do inżynierii. Extracted junk. A z tego questa mogą mi tamy polecieć. No właśnie, ale ja jeszcze tego nie mogę używać chyba. Wydaje mi się, że po prostu nie mam skilla w tym, wiesz, w tym wszystkim. Chyba nie mam po prostu 800 tego inżynierii w takim razie. No i widziałeś, jak inżynier to używał. No to możliwe, że nie mam inżynierii, bo mam 700 coś tam, wiesz. Zaczynam mieć pewnie 800, no to musiał sobie zboostować tam inżynierii w takim razie. No, ten się gdzieś tam. A ja mogę, a mam 700. Tak? Tak. Jakaś pułapka się zrobiła. Kurde, no nie wierzę, nie mogę otworzyć tego. Ile masz, 700? Tak. Ja mam 747 i nie mogę. A tej lampy możesz użyć? Chodź sprawdź, zobaczymy. O, idę. Teraz to mam tą lampę. Tego Adda. This magical lantern is different in some way, almost if it's leaking. A tego nie mogę, ale tam był taki... Ja też byłem i w sumie nie mogłem. Dobra, no nieważne. Dobra. Bijemy ją? Mhm, tak.
Bo to są od bossa te typiary. Mhm. Dobra. O, zabiję ją, bo ją są pułapki. O, nice, zajebiście, dobra. Po drugiej stronie też są? A nie wiem, oni chyba sami tu przyjdą. Musisz zabić albo takie jakby krzykacze, albo właśnie użyć first aidu, albo właśnie takich innych profek. Jeszcze jest po prawej stronie i chyba od środka jeszcze jeden. Właśnie tak teraz patrzę. Dobra, to chodźmy na drugą stronę. Bo... No spoko, taki sandboxowy troszeczkę instancja taka. Nieźle, to mi się podobało, to mi się podobało. No mi się na przykład Arku jej bardziej podoba. Zobaczymy też, nie wiem, czy byście chcieli pójść jeszcze na Arku EA. Ja dzisiaj bym chciał. Coś kurde, z energią mam jakieś przestoje, takie nie wiem. Ja cały czas odpalam tym Blade Flurry. Musiałem sobie zaraz nawet coś do picia, o tak się kurde. Tak mam gorąco w pokoju, że szok po prostu. Najgorsze jest to, jeszcze już liczyłem, że teraz będzie tak, wiesz, wrzesień. Więc tak kurde myślę, no zacznie się zimno robić, a tu taki wuj, po 30 stopni to też kurde, znowu 30 stopni. No ja mieszkam na drugim piekrze, ja piętrze i mam taki skwar, że to jest koniec. No i też tak siedzę właśnie kurde i schnę dosłownie. To jest jakiś tom w ogóle, a taki widzisz, Inferno Tom, tam kawałek to dalej. Chyba może użyć te na inskrypcji, albo na, tak się domyślam przynajmniej. No w sumie, to by miało sens. Nie. Sam ludzie na czacie. Moi drodzy. Zapasujemy. Czy co, najlepiej to wyczyścić tutaj dookoła przed bossem, tak? Zawsze musimy to zrobić. Aha. Bo on musi wyczyścić tych swoich ziomków na zjazd. Dopiero potem bossa bijemy. Ciekawe, czy można zrobić to ten, na raz wszystko, od razu, czy nie za bardzo? Nie wiem, nie próbowałem. Ciekawe, czy wydaje mi się, że tego Feltoma można użyć, żeby go odesłać z powrotem, czy coś. Dobra, i to jest ten drugi ziomek, tak? Czy jest trzech ziomków? Jest trzech ziomków. Tak, trzech. Ostatnio na przykład jak byłem na tym dżonie, to leżał tutaj ten... taki Nightfallen i można było użyć na nim first aidu. A ja on by go ten, a, no to tutaj mamy ten tom, może to się po prostu rotuje raz na jakiś czas. No też tak właśnie myślę. Żeby nie było coś na zasadzie, dobra, potrzebujemy kurde inskrypcji i tyle, jak nie masz inskrypcji to nara, no. Ja to chyba z tego co się orientuję, bez procesu się da to zrobić. No, zobaczę, że też tutaj. Ale jest to ułatwienie dużo. Szybciej przede wszystkim. Dobra, skasowane. Ciekawe, ma ktoś inskrypcję? Jakie mam tu profesje? Nie wiem, czy ktoś tutaj może to użyć. My mamy po kilkaset milionów życia, no one-shotyłem, jak nie zrobisz adów najpierw. Aaa, okej. Okay. To by miało sens, to by miało sens. Zobaczmy. Dobra, czyli tego nie można w sumie dotknąć, niestety. Dojdziesz, raczej nic nie ma. Czyli to pewnie dla inskrypcji jest w sumie. Jak widzę po odcinkach na kanale, hype nie słabnie. No, hype nie słabnie w sumie. Jest co robić, no, to jest kurde. Naprawdę podbudowywujące po prostu. Dobrze będzie podbudowywujące. Strasznie. Jeszcze zaraz rajdy wychodzą, kurde. Patrz, 7-1 jeszcze mam gdzieś tam później. A, cię pierdzielę, zajebiście. Mania nawowa się zaczęła. Czekaj, że inni w ogóle przestali grać. Na razie to tak w sumie tylko ja, Cortis, Flamey i Staples gramy. Rocky tak ostatnio jak pogrywa sobie, to
Właśnie widzę, gra i tak na chwilkę tak mówię. O, idę pograć w Overwatch, tak. A, czemu idziesz grać w ten zjebany Overwatch? Jest Legion, goddammit. Aha, dobra, czy jest ten jeszcze koleś? On jest, aha, to jest Bond of Flame. Damage increased by 100%. A dobra, to on ma ulepszone te zdrowie. Tak dalej. I co teraz? To musimy dalić. A tutaj, dobra. Redar Enforcer. Jak Legionik? Całkiem dobrze. Aktualnie jesteśmy na w sumie zablokowanej instancji, jeżeli się nie zrobiło odpowiednich zadań. I sobie odblokowałem tutaj to i teraz staram się je porobić. W ogóle ja tutaj chyba mam coś na inżynierii. To jest Court of Stars normalnie, tak? Ja coś tutaj mam, powiem ci, że... Arcanic Compressor i Advisor Melandrus Slime. To jest chyba z inżynierii quest. Znaczy teraz muszę kogoś zabić. Ona jest jakaś ślepa, kurde? Właśnie wyjebaliśmy jej pół instancji tutaj dookoła, nie wiem. Ej, idź sprawdzić to. No ten boss jest przykry. Jakie są wady Legionu? Wady Legionu, dla niektórych może być to gating contentu, po prostu content jest czasami gate'owany, czyli po prostu, żeby dokończyć kampanię musisz wysłać followerów na przykładowo 4 misje po 12 godzin. Jakby reputacje są nieco inaczej zbudowane, więc może to się komuś na pewno nie spodobać, że nie ma takich typowych daily questów itd. No nie wiem, na pewno są jakieś wady Legionu, choć teraz tak trudno trochę mi je ogarnąć. A zajebiste ma buty ten, kurde, Demon Hunter. Ładnie wyglądają. Dobra. Beware. Szybko schodzą te bossy, tak teraz patrzę. Mega szybko. A ten mag tutaj napierdala taki damage, to się nie dziwię. Beware. Boże, ale ten magna kurwia damage. No ciekawe, jak ma item level. Nie ma jakiegoś takiego mega dużego. O kurde, ale się wyjebałem. Nie zdążyłem Croc of Shadow użyć. Ja co chyba resa marnować? Ten koleś robi taki ten. To jest Fire Maga. Ale koleś. O, uwaga, ty. Kurde, te mobki te mocno biją. Masz water i sam sobie nawet zabiję. Dobrze. Fellbound Enforcer. You've done well so far, but we must ensure you blend in at the party. Wystarczy zbić 8K Honored i w Nightfallen i te dwie insty się odblokowują. One się odblokowują tak, jak wbijesz 8K na 12. Shoulderki, crit versatility. Moje statystyki poleciały mi tutaj. Moje statystyki, bo tutaj crit jest. Mniej więcej crit tej. No, zajebiście. Dobra, zakładam w takim razie. 842. Mam 844. Ja po prostu. Gdzie teraz? Nie mam pojęcia, do góry. Teraz trzeba tutaj. A do góry? Nie, tutaj. Chyba na środek. A dobra. Tutaj dziękuję za suma. Sokoleko. A przebrać się musicie. A, przebranie. Tutaj u tej Lilith trzeba porozmawiać z nią. O, i teraz właśnie będziemy szukać tego... Trzeba rozmawiać z gossiperami i trzeba tam... Dobra, tutaj jest ta część. Dobra, to trzeba będzie dostawać jakieś informacje. Tak, tylko chyba jak się pomylisz, to cię wyrzucają stąd. Tak, i na 15 sekund masz tu. No Boże, na 15 sekundowy stąd. Dobra, okej, dostałem bo już tutaj. Jak się pomylisz, tak? Czy trzeba raczej uważać? Mój informant twierdzi, że spy jest na tej party.
Only something ready to deploy in our agency is the only really spying girl. Isn't a female, okej, okay, dobra, czyli nie jest... It's someone that isn't the female, dobra, czyli to jest koleś ogólnie. Don't be calm. Dobra. Czyli to nie jest ten... Jakieś informacje można tutaj dostać jeszcze od jakichś tych gości? Tak, trzeba z nimi chyba podsłuchiwać, stać obok nich, oni chyba mówią. Nie wiem, jak no, to w sumie. Jest. Nie, razem, bo ich byłem... oni są na górze po prostu. Góra, dół i chyba jeszcze balkon jakiś. Mhm. Raz powiedzieli na przykład, że Spy ma jakiś tam ozdobiony pasek. Chaty rumorer, okej, okay, dobra. Go on. I heard Spy build pouch is filled with gold to show off extravagance. Dobra, czyli ma jakiś pasek z goldem i jest wypchany, ma mieszek po prostu. I tu mi się wydaje, że tutaj, dobra, czyli ma mieszek, jest mężczyzną i ma mieszek wypełniony złotem u boku. To widzę, że za każdym razem tego samego gościa szukamy. Dobra, tu jest jeszcze, zaraz zobaczymy co jeszcze ma tutaj. Go on. Spy definitely prefers the style of light colored vests, czyli jakieś takie jasne, jasne te, jasne ubranie ma. Light color vest. Dobra. Mężczyzno na jasno ubrany z tym pouchem. Znaczy takie lekkie kolorowe ubrania. O. Dobra, ten tutaj. To jest chyba ten, Suspicious Noble. Tak, to jest ten. Dobra, a my. Suspicious Noble. Lepiej głową mieszać ciasto niż z Nexusem iść na miasto. Ja pierdzielę, dobry tekstik. Okej, okay, ale dobra, żeśmy go jeszcze złapali, czyli light colored vest, jakieś... Że przydałem, że to ma być ten... I to jest boss normalnie, tak? Czy to jest jakiś koleś, który da nam informację? Tylko da nam informację. Mhm. Okej. Okay. Jak w ogóle ten? Jak wyleciał koleś od razu. To nie jest boss, nie? Nie, nie. Boże, ale ten koleś napierdala damage. No nieźle. Nie też się da to już. Ja na odpałkach bym musiał kurde tyle z dobrymi buffami lecieć. Odpalony, kurde, odpalony. Dobra, coś tutaj picking up. A, czyli on ma klucz na balkon, dobra. Nice. I to jest ten boss, dobra, to jest ten ostatni boss. Do you expect me to waste time chattering with vapid nobles even as my enemies close in? Look there, you fool. We are not alone. Impossible. My guards would never permit such an intrusion. O, ale zajebiste masz szolderki na kamura. Consider this your chance to correct it. Jebane. Dispose of these outsiders. I must return to the Nighthold. No to jedziemy, gnoja. Finally. I'll make this quick. Beware. Dropała w ogóle legenda? Beware. Nie, jeszcze nie dropa, niestety. If you blink, you blink. Ja miałem takie szczęście, że mi się udało. Tak? Z czego ci dropo? Z Map of Souls. Na myśliku pierwszego bossa. Beware. Jebany, ale kurde farcik. Ja bym chciał dropnąć kurde ten pierścionek czy coś. To właśnie mi ring poleciał, ale... Czemu nie ma? Neck jest lepszy dla mnie, ale... I tak dobrze. Tam jest ring, który jest mega pod damage, mam ci.
Beware. Beware. Legendarka, proszę. Mietek, dzięki bardzo za suba. Cześć, Mieteczku. Mietek, kurde, dzięki za suba. Te bossy tu nie są takie trudne, bo po prostu my je spalamy. Beware. Beware. Boom. Okej, zrobione. Court of Stars Mythic. Nic, żadnej legendarki, tylko shoulderki mi poleciały. Łuk klotowy ten. O, formułę dostał do enchantingu, nieźle. To jak, teraz Arkway? No, ja mam Arkwaya zrobił, nie wiem czy wy chcecie jeszcze. No, czy nie, ja mogę. Zostać? Ja ci mogę pomóc. Up for... No, poszedł sobie. Dobra, Chaos Crystal zrobił i sobie spierdolił za ziomek. Dobra. Dobra, w takim razie... No dobra, to trzeba jakoś stąd wyjść z tej instancji? Jak tu się wychodzi z niej? No, ja Hearthstone. Dobra. Okej, okay, no to, to ten. W takim razie znajdę jeszcze jakiegoś DPS-a i możemy pójść na tą drugą instancję. Zajebiście. Zrobiłeś sobie Nexus ten, teleport w Arkway. Ja? Teleport do Arkway? No masz... tam sobie zatunować. Na dole, ten dolny... Ten Sanctum of coś tam, tak mam. Uuu. Ancient Quiragi Idol. Zajebiście. Dobra, mam nowego traita pod tego. Wiesz co, ja pójdę, tylko sobie zupgraduję bronię, co? Bo ja mam idealnie właśnie w tym momencie upgrade do broni. Teraz zdobędę 24 tysiące. Jeszcze artefakt punktów moich. I będę miał, kurde, drugi ten talencik. Macie drugi talencik normalnie, czy ten? Tak, tak. Już dawno temu. Ja już zrobię drugi talent, już robię sobie resto teraz. Mówisz? No ten złoty, to jak wyżycie tak szybko? To wy same questy pod cały czas robiliście, te? World questy, wszystkie wstęp suramarza, wszystko. Ja tak samo. Jeszcze heroiki farmiłem, żeby artefakt parę robić. Image of Kalec. O, zajebiście. Pojawił mi się w końcu ten Image of Kalec z legendarnym questem w tym. O, nice, dobra, w końcu mi się pojawił gnój. Dark Heart Ticket chyba prawdopodobnie. 24 tysiące. Dark Heart Ticket? Ja też chyba będę musiał zrobić. The Postmaster, coś tutaj do mnie wysyła. Bawisz się z kolegami? Co znaczy? No czy bawisz się z kolegami? No robimy tiki. Dobra, Dungeon Star DPS Range Arkway. Czyli się bawisz z kolegami. No co znaczy bawię się z kolegami? No wygra, że wygra, no to się bawisz z kolegami. Czyli chcesz mi coś tutaj ten? No żadnych koleżanek niestety nie ma. Niestety, no wiesz? No. No to w takim razie nie dołącz. Cześć koteł, cześć koteł. Będzie mi polował tutaj znowu. Mam tutaj szamana, tylko że nie wiem czy on jest range czy coś. Druid, Bohenks, Hunter 840. Zaraz zobaczycie, ale szaman tutaj się nie pojawił. Lepiej maga albo szamana, żeby to hero było. No właśnie się pytam, czy on jest ele szamanem czy coś. Jeszcze wyślę sobie misję przy okazji. Dobra, mam elemental szamana. Dobra. Te kobiety zrozumie. Tylko czekasz, powie ten. To było bez wyjścia. Zajebiście, że mi się pojawi ten kielek. Nie wiem, bo on się jakoś tam randomowo pojawia. Swoją drogą. Pięknie się na sumo. Dobra. Z bonus rolem zrobiłem przy okazji.
Can't you see I'm busy here? I serve no one. Vanessa tam coś zrobi. Let's talk more. Jeszcze nic nie zrobi. Dobra, a summonuje ci już, tak? Mhm. Dobra, zajebiście, to jest akurat. Jestem w Class Order Hallu.